Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj mamy 15 grudnia i rozpoczynamy 15 vlogmas. Dzisiaj mamy środę, godzinę chyba zaraz 8:30, coś w tym stylu. Ja zaraz wychodzę do szkoły, mam dzisiaj na 9:50, ale jadę trochę wcześniej z racji, że muszę jeszcze podjechać do galerii po kubki i talerze, z racji, że dzisiaj mamy wigilię klasową. Ja się zdeklarowałam, że właśnie to przywiozę, także muszę pojechać. I co? I mamy właśnie wigilię klasową, mamy dwie pierwsze lekcje, są to dwa angielskie, później mamy geografię i WOS. I z racji, że mamy zdalne od 20, to mieliśmy mieć ogólnie wigilię 20 chyba 2, tak mi się wydaje. Tak, ale z racji, że mamy zdalne, to stwierdziliśmy, że przełożymy ją na tydzień wcześniej i mamy ją właśnie dzisiaj. Także nie będzie jakoś tak super perfekcyjnie, bo pewnie nie będzie jak przystroić sali, będziemy sobie tylko siedzieć, gadać i jeść, ale to i tak spoko, bo chociaż to jest nasza ostatnia wigilia w liceum, także stwierdziliśmy, że musimy ją mieć. Także co, ja zaraz pochodzę do szkoły, jeszcze wam pokażę, w co jestem ubrana. Nie było powiedziane, że trzeba się ubrać na elegancko, więc stwierdziłam, że chociaż zachowam jakiś akcent świąteczny. I mam, proszę bardzo, bluzkę z napisem, z coverem piosenki Last Christmas. Pod spodem, i ta bluzka jest ogólnie z HM-u. Pod spodem mam taki golf, nie wiem, czy go zaraz nie zmienię, bo trochę jakby ciasno w nim jest strasznie, ale on jest z Bershki, do tego pasek i spodnie ze Stradivariusa. No i tak to wygląda. Także to wszystko, ja lecę do szkoły i widzimy się później. Pa, pa. Jesteście najlepsi. Subskrybujcie, lajkujcie i w ogóle. Co? Halo! Halo! Mamy wigilię, więc chciałbym was tutaj pokazać wam, jak wygląda nasza wigilia klasowa. Poczekajcie, a da się zmienić, bo tutaj. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji. Zachęcam również do zostawienia dzwoneczka i wpadajcie na mojego Instagrama. Ale dziękuję bardzo. Moi drodzy, ja wróciłam już jakiś dłuższy czas temu do domu. Byłam właśnie w szkole, później jeszcze na jazdach. Jeśli chodzi o jazdy, to jak w poniedziałek szło mi super, to dzisiaj szło mi gównianie, ale mam nadzieję, że to tylko miałam jakiś gorszy dzień i że jutro będzie dobrze. I ja zdaję sobie po prostu z tego sprawę, że wiecie, na drodze nie ma czegoś takiego, że jest gorszy dzień. Tu zawsze musisz mieć oczy dookoła głowy. Ja mam nadzieję po prostu, że jutro będzie dobrze i tyle. Nie chcę się jakoś nadmiernie stresować, chociaż wiem, że jutro będę srała po gaciach. Ale no zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że wszystko będzie git. I co? I wiecie co, mam wrażenie, że ma na to też wpływ trochę gościu, z którym dzisiaj jechałam, z racji, że z tym panem, z którym dzisiaj jechałam, jechałam też w piątek i te dwa razy szło mi serio, no słabo, źle się czułam za kierownicą. Ten pan jest, ma strasznie takie dziwne podteksty, co mnie trochę przeraża i strasznie niekomfortowo się czuję w jego obecności. I jak sobie myślałam, że właśnie dzisiaj mam jeszcze jeden jazd z nim, to od razu mam wrażenie, że byłam tak negatywnie nastawiona, przez to może mi po prostu gorzej szło, bo jak miałam jazdy w poniedziałek, to naprawdę szło mi super i miałam super też pana i w ogóle. Także nie, jestem dobra, pozytywnie nastawiona,
Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i tyle. Nie chcę narzekać. Zobaczymy jutro. Jak nie znam za pierwszym, jest jeszcze drugi, trzeci, czwarty, piąty raz. Mam nadzieję, że więcej się już nie rozkręci. Ale no wiecie, o co chodzi. Po prostu nie można negatywnie myśleć i tyle. Trzeba być pozytywnie nastawiony. Moja mama zawsze mi to powtarza i naprawdę powiem wam, że to działa. Jeżeli sobie myślicie, że naprawdę pozytywne myślenie potrafi tyle zmienić. Ja ogólnie, ja mi się wydaje, że ja nadaję się na coaching, bo ja naprawdę jestem dobra w jakiejś takiej gadce motywacyjnej, ale to jest naprawdę prawda i jeżeli naprawdę się skupicie na tych pozytywach i na tym, że naprawdę jakby to się nic nie stanie, świat się nie zawali, jak coś wam się nie uda za pierwszym razem, czy też za drugim, czy trzecim. Jeżeli macie gorszy tydzień, a później macie lepszy jeden dzień i później kolejny gorszy tydzień, nie ma w tym nic złego. Jakby teraz mamy taki okres, trochę depresyjny, jest zima, jest na dworze zimno. Oprócz tego przez ostatnie 2 lata prawie byliśmy zamknięci w domach. Tak naprawdę ograniczało nas wiele, wiele rzeczy do tego, żeby korzystać z życia. I teraz wszyscy się pozmieniali przez te 2 lata, myślenie się pozmieniało, perspektywa na przyszłość się pozmieniała, nie wiemy czego chcemy, a jak chcemy, to nie jesteśmy pewni, czy to wypali, przez to co się cały czas rozwija na tym świecie. I wszystko jest, stoi pod jednym wielkim znakiem zapytania i właśnie o to chodzi, żeby nie zwątpić w to, nie można wątpić w to, co ma się zaplanowane i naprawdę pozytywne myślenie. Zdałam sobie sprawę, że naprawdę to daje dużo, mimo to, że w niektórych sytuacjach serio jest mega ciężko myśleć pozytywnie i to jest strasznie przytłaczające, bo myślisz sobie, że kurde, chciałbyś myśleć pozytywnie, ale no po prostu nie da się i co by nie było, będzie dobrze i trzeba po prostu życiem, nie z dnia na dzień, tylko żyć tym, co teraz jest i tyle. Także ja, Jezu, ale tutaj teraz strasznie motywacyjna gadka wleciała, ale dobrze, dobrze, trzeba motywować siebie nawzajem, będzie dobrze, pozytywne myślenie jest ważne, podkreślam to już chyba 4 raz w tej wypowiedzi. No i co? I na dzisiejszy dzień nie mam nic totalnie zaplanowane, nie wiem co będziemy robić, zaraz otworzymy sobie kalendarze adwentowe. Ja po prostu muszę dzisiaj oczyścić swój umysł i się wychillować, nie stresować się, zrobić sobie jakąś fajną night routine. Muszę jeszcze nagrać jedną współpracę, także zaraz to zrobię. A mamy w ogóle godzinę zaraz chyba 20, albo już po 20. Jakoś tak, moi rodzice przywiozą mi za niedługo jedzonko, bo byli z Luną u weterynarza. Ja dzisiaj miałam rurkę, ale nie poszłam ze względu na ten tatuaż, bo no stwierdziłam, że troszkę mi się też nie chciało przez te jazdy, trochę mnie to przytłoczyło, ale stwierdziłam, że odpuszczę sobie jeszcze dzisiaj. W przyszłym tygodniu też nie pójdę, bo jestem umówiona ze znajomymi, że sobie posiedzimy jeszcze przed Wigilią, przed końcem roku, bo ja później wyjeżdżam. Moi wszyscy znajomi jeszcze się widzą na Sylwestrze i otworzymy sobie zaraz kalendarze. A i dzisiaj mieliśmy Wigilię klasową i było naprawdę super, kurczę, tak mi brakowało czegoś takiego, takiej fajnej atmosfery, bo naprawdę no liceum strasznie mnie zmieniło, liceum strasznie zmieniło właśnie moje życie i też strasznie zmieniło moje kontakty. Poznałam mega super dużo fajnych osób, z którymi mam nadzieję, że utrzyma mi się ten kontakt i będziemy się dalej spotykać, żeby to wszystko się nie urwało. Uwielbiam z nimi spędzać czas, no jestem po prostu szczęśliwa. I nie będę miała w tym roku Wigilii, znaczy możliwe, że zrobimy sobie tam jakąś kolację, ale nie będę miała takiej Wigilii stricte. A dzisiaj jedliśmy barszcz i uszka, zresztą widzieliście, jak my to w ogóle przygotowywaliśmy, wszystko było po prostu tak amatorsko zrobione. Robiliśmy barszcz w jakimś takim pojemniku od jakiegoś takiego tortu, czy coś z jakiegoś ciasta. My w ogóle uszka kupiliśmy na lekcji. Mieliśmy na Wigilię klasową 2 lekcje, bo z racji, że nasz pan od WOS-u i pani od geografii postanowili poświęcić nam te 2 godziny i mogliśmy sobie zrobić i nie mieliśmy uszek, więc szybko poszliśmy do sklepu i kupiliśmy 2 kg uszek. Także nie, no było super. I co, otwieramy kalendarze adwentowe. Nie ma co dłużej przedłużać. Okej, moi drodzy, a więc tam są już kalendarze przygotowane i czas ruszyć po pierwszy. I dzisiaj zaczniemy od kalendarza z Kindera. Szukamy numeru 15, proszę bardzo, i obstawiam, że dzisiaj będzie Kinder Candy. Dokładnie tak, zgadzam. To nie było trudne, ale zgadzam. Kalendarz z Nyxa. Moja kamera nie łapie ostrości, ja już do tego przywykłam, mam nadzieję, że wy też wkrótce do tego przywykniecie. Nie, naprawdę, postaram się po nowym roku zainwestować w jakąś lepszą kamerę, bo miałam Canona, teraz mam G7X Mark III.
Wcześniej miałam Mark II i jak ten pierwszy nie dało się podpiąć do niego mikrofonu, przez co głos był totalnie gówniany, jak to pod ten potrafię podpiąć i statyw, i mogę podpiąć mikrofon i w ogóle wszystko, wszystko jest teraz profesjonalne, dźwięki i tak dalej, może nie jako na jakimś super poziomie, ale mój kanał nie jest na jakimś super poziomie, także możemy to zlać, ale postaram się zainwestować w nową kamerę. Puder! Jest to taki zwykły finishing powder. Tak on się prezentuje, nie będę go otwierać. Sephora, uwaga, uwaga, numer 15. Na górze. Cyk. Okej. Pilniczek, bardzo ładny, z napisem Holiday Vibes, ale no jest to pilniczek. Ja mam pilniczków setki w domu, nawet jak nie więcej, z racji, że jeden. Ja zawsze biorę pilniczki, jak jestem na paznokciach, to jak pani mi proponuje pilniczek, żeby sobie później zatrzymać, to biorę, bo najczęściej sobie na przykład coś dopiłowuję, albo jak coś mi się zadrze, to lubię mieć po prostu w torebce. A dwa, mój tata jest, ma obsesję na punkcie pilniczków, z racji, że on nigdy nie obcina paznokci, tylko zawsze sobie piłuje. I po prostu mamy tych pilniczków pełno w domu. Ale często ich nie ma, kiedy są potrzebne. Czyli na przykład jak jesteśmy na jakimś wyjeździe albo coś w tym stylu. I sprzedam wam teraz takiego tipa, który jest mega dobry. Jak jesteście na wyjeździe i nie macie ze sobą pilniczka, na przykład wam się paznokieć zadrzy, ja tak na przykład miałam w Paryżu, to zapytałam się taty, czy ma pilniczek, i tata nie miał, ale dał mi tipa. Chodzi o to, że jeżeli macie łazienkę bądź też kuchnię lub po prostu pokój, gdzie są kafelki i między tymi kafelkami są jakby takie framugi, to one są często ostre i wystarczy, że sobie kilka razy przejedziecie tak wzdłuż tej framugi. Naprawdę bardzo dobry tip, polecam. My muesli. Uwaga, i dzisiaj mamy smak, kokos i cytryna. Teraz kalendarz od mojej mamy, bo tego zawsze nie mogę się doczekać najbardziej. I po kształcie i po ciężkości obstawiam, że to jest jakaś książka. No way! I w szoku, jak moja mama mnie zna. Chociaż jednak nie zna mnie tak bardzo. Nie, no zna, ale pewnie nie wie o tym, ale dobra. Uwaga, uwaga, mamy tutaj. Jestem wielką fanką Marvela od w sumie już prawie roku, bo zaczęłam oglądać Marvela w styczniu, wciągnęłam się w Spidermana i później zaczęłam oglądać każdą część po kolei, więc jestem fanką już prawie od roku. I dostaliśmy, słuchajcie, Popit, chyba tak to się mówi, z Avengersów, a dokładnie wydaje mi się, że to jest Kapitan Ameryka. No bo jest tarcza, więc tak mi się wydaje. Ja nigdy tego nie miałam, ale to jest podobno... Ja to biorę jutro na egzamin. Tak, jutro mam egzamin. Jak wy to oglądacie, to już zobaczymy, czy zdałam, czy nie zdałam ten egzamin. Dowiecie się w następnym vlogmasie. To mi się przyda, ja to jutro biorę i będę całą drogę sobie strzelać. Druga rzecz, którą mama mi tutaj kupiła, to jest książka. Tylko że ona jest nie z Marvela, tylko z DC. Ale ja to rozumiem, bo moja mama po prostu mogła nie wiedzieć, że to są jakby dwa różne uniwersum i one się ze sobą nie łączą, nie ma tutaj tych samych postaci. Ale powiem wam, że ja nigdy oprócz Jokera, Harley Quinn i Legionu Samobójców nie oglądałam. Legion Samobójców jest DC? Nie wiem, nie zna się właśnie na tym świecie, także nie powiem wam, ale właśnie mamy tutaj takie postaci, Batmana też oglądałam, super bohatera, tak? Wonder Woman, jakieś inne postacie, ale no jest z DC, także dziękuję bardzo serdecznie, mama, ja wiem, że ty po prostu o tym nie wiedziałaś. I the last but not least, kalendarz z The Body Shopu. Jest to znowu coś dużego. Dużego, ale lekkiego i jest to maseczka. Kurde, no nie lubię tych maseczek z kalendarza adwentowych, bo ja nie korzystam prawie w ogóle z takich maseczek. W sensie raz na jakiś czas sobie zrobię, ale ja się zawsze boję, że albo mnie zapchają, albo wysypią. Także pewnie będę dodawać do jakichś prezentów dla moich znajomych czy coś. That's all. Hejka, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za mnie tego odcinka. To już jest koniec jego. Właśnie skończyłam go montować i zabieram się za wrzucanie na kanał. A my widzimy się już jutro. Do zobaczenia i pa, pa.